Szczyberniści Force Wrocław zakończyli sezon drugiej ligi piłkarzy ręcznych na drugim miejscu. W grupie dolnośląskiej lepszy był tylko Olimp Grodków, który zdobył 3 punkty więcej od wrocławian. W sobotę na zakończenie rozgrywek szczyberniści Forzy pokonali Start Konin 32-25. Wysokie zwycięstwo pozwala ekipie ze stolicy Dolnego Śląska myśleć pozytywnie przed walką w barażach o pierwszą ligę. Spotkanie zaczęli lepiej gospodarze, już po 5 minutach gry prowadzili 3-1. Goście zdołali wyrównać na 3-3, lecz później Forza przejęła inicjatywę i budowała swoją przewagę. Do przerwy prowadzili 20-13. 7-punktowa przewaga pozwoliła gospodarzom na spokojną grę. Emocji już nie było, przewaga wrocławian rosła. Dopiero w końcówce obudzili się zawodnicy z Konina i zdołali zakończyć drugą partię z identycznym dorobkiem strzeleckim co wrocławianie. Mecz zakończył się jednak wynikiem 32-25. Przed Forzą teraz mecze barażowe o pierwszą ligę. Najpierw pojedynek ze zwycięzcą śląskiej grupy drugiej ligi, a zwycięzca tego meczu zagra z outsiderem pierwszej ligi.